Witam serdecznie. Naszym gościem jest trener Andrzej Gmitruk. Dziękuję, że zgodził się Pan na wywiad z nami. Witam serdecznie. Jak idą przygotowania do gali w Lublinie? No wiemy, że już za kilka dni wielka gala boksu zawodowego w Lublinie. Wszyscy praktycznie najlepsi Pana zawodnicy pokażą się na tej gali. Jak idą przygotowania, jak zawodnicy? Ohikara Gmitruk Team zaprasza 3 października, Lublin, hala Globusu. Oczywiście gala zapowiada się bardzo interesująco. Jesteśmy po 3-tygodniowym obozie w Lublinie ze sparring partnerami. Myślę, że główny autor jest dobrze przygotowany. Myślę o Mateuszu Masternaku. Zapraszam jeszcze raz wszystkich kibiców. Nie bez kozery czapka z nazwiskiem Tomasza, Adamka na głowie. 11 grudzień, walka w Stanach Zjednoczonych. Również zapraszamy wszystkich kibiców do Stanów Zjednoczonych, jak i do oglądania walki w telewizji Polsat. To tyle. Natomiast dzisiaj jestem tutaj gościem przy okazji bardzo dla mnie takiego ciekawego spotkania między Jerzym Kulejem i Marcinem Najmanem. W tej chwili tarczują. Obserwuję to z Jurkiem zawsze. Przy tego typu spotkaniach wymieniamy własne informacje, doświadczenia. Rozmawiamy o wczorajszej walce Mosleya, który wygrał ten pojedynek. Jak mówię, cieszy mnie fakt i słyszałem wypowiedzi tutaj Jurka, że jest to dwóch przyjaciół z Częstochowy. Fajny moment, taki zmuszający trochę do refleksji, jak ludzi praktycznie jakby z dwóch pokoleń bokserskich spotyka się, wymienia doświadczenia. A Marcin Najman trenuje czasami z naszą grupą, co jest też bardzo pozytywne. My nigdy nie zamykamy, jak to się mówi, drogi przed nikim do tego, aby poprawiał swoje, powiedzmy, techniczne umiejętności. Natomiast generalnie imponuje mnie Marcin pod względem to, że boks jest dla niego pasją, jest jakąś przygodą życiową. Sam sobie to wszystko organizuje, sam płaci za swoje walki. A więc to jest taki rzadki przypadek tworzenia własnego wizerunku. Jest człowiekiem oczywiście show biznesu, dobrze się tym czuje i życzymy mu powodzenia. Jak idą przygotowania Tomka Adamka? No obecnie nie ma pana w Stanach. Jak Tomek obecnie? Czy zaczął już treningi, czy nadal wypoczywa, tak jak nas zapewnił w wywiadzie? Tylko krótkie zmniejszenie obciążeń treningowych na 2 tygodnie, bezpośredni cykl przygotowań 8 tygodni, ja już dojeżdżam na ostatnie 6. Mamy kontakt, wczoraj rozmawialiśmy, dzisiaj będziemy rozmawiać, ja analizuję już walki Kanigana, przygotowujemy plan taktyczny, przygotowujemy plan treningowy. Myślę, że trochę zostanie wykorzystany proces promocyjny podczas Parady Puławskiego w Nowym Jorku w początku listopada. Zobaczymy, mam o wielu szczegółach nie mogę mówić, dlatego że jak powiedziałem, są one okryte tajemnicą, natomiast mamy już pewien plan taktyczny w przygotowaniach na walkę o Mistrzostwo Świata. A kiedy dołączy Pan do Tomka Adamka? No jak najszybciej, także myślę, że ustalimy termin pobytu. Przede wszystkim w tej chwili trwa proces poszukiwania odpowiednich sparring partnerów, bo to jest element chyba bardzo decydujący, jeśli chodzi o jakość przygotowań. Walka waha o pas, kiedy będzie miała miejsce? Czy kontrakt jest już zaklepany? Tak, początek listopada. Myślę, że nie dojdzie do walki Pianety i waha ze względu na pewne warunki kontraktu. Czekamy na bardziej, powiedzmy, lukratywną propozycję w sensie przede wszystkim sportowym. Natomiast wach będzie walczył o tytuł interkontynentalny WBF, 12 rund na początku listopada. No i czekamy na zwycięzcę François Botta, Jared Williams w kategorii ciężkiej. Walka ta prawdopodobnie ma się obyć w Dubaju.